Jeśli widziałeś Malmo, widziałeś świat. To słynne powiedzenie mieszkańców Skanii nie wzięło się znikąd. Mówi się, że to właśnie w Skandynawii ludzie są najszczęśliwsi. Miasto zachwyca zapierającymi dech w piersiach widokami poprzez najwyższy budynek w Szwecji. A do miasta prowadzi most rozsławiony na całym świecie dzięki hitowi telewizyjnemu The Bridge. Sprawdź, co zobaczyć podczas swojego wyjazdu. W sobotnie popołudnie, stojąc na przystanku autobusowym w Kopenhadze, czekam na przyjazd swojego autobusu. Bliskość miast sprawia, że turyści często decydują się na urozmaicenie swojego wyjazdu poprzez odwiedzenie obu miast. Nieco ponad 40 km drogi i niecała godzina jazdy pomiędzy nimi, łącząc Skanię, historyczną krainę Szwecji, oraz Zelandię, największą wyspę Danii, most stworzył rejon liczący prawie 4 miliony mieszkańców. Prawie 8-kilometrowy podwieszany most drogowo-kolejowy zyskał swoją popularność dzięki szwedzko-duńskiemu hitowi telewizyjnemu The Bridge. Był to serial kryminalny emitowany do 2018 roku, przedstawiający śledztwa prowadzone przez policję po obydwu stronach ciśniny Sund. Jeśli chcecie zobaczyć obiekt, który stał się nieodłącznym elementem śledztw, to dobrym pomysłem będzie nadrobienie 4 sezonów serii. I tak, przejeżdżając drugim co do wielkości mostem na świecie łączącym 2 państwa, stanąłem w 3. pod względem zaludnienia mieście Szwecji. Miasta wyprzedzające Malmo w tym rankingu to Sztokholm i Göteborg, które odwiedziłem pod koniec poprzedniego roku. Swoją drogę do hotelu tego wieczoru miałem urozmaiconą przez widoczny zachód słońca. Podobnie jak w Kopenhadze, duża część osób jeździ tutaj rowerami. Lecz to, co się wyróżnia, to skutery. Poruszają się po ścieżkach rowerowych, dlatego niemałym zaskoczeniem był widok przejeżdżającego skutera przez przejście dla pieszych. Dzisiaj pozostaje tylko zameldowanie się w hotelu, zrobienie zakupów i drzemka przed wczesnym wyjściem dnia następnego. Miałem jeden dzień w Malmo. Oznaczało to rozpoczęcie dnia jak najszybciej się dało. Dzisiaj zapowiada się deszczowy dzień w Malmo, więc zdecydowałem, że wyruszam w nocy. Po 3 w nocy byłem gotowy do wyjścia. Od razu po wyjściu z hotelu widziałem, że widoczność tego poranka nie będzie najlepsza. Lecz nawet podczas takiej pogody można uzyskać ciekawy efekt padania światła na najpopularniejszej skateboardowej ulicy w mieście. W drodze do pierwszej lokalizacji natrafiłem na budynek Sądu Najwyższego. Obecnie znajdują się tutaj sale konferencyjne, podróżne spotkania. Sam budynek sądu został wybudowany na początku XX wieku, który otacza ogród zamku znajdującego się tuż obok. Pogody się nie wybiera, więc próbowałem jak najlepiej pokazać najstarszy renesansowy zamek w Skandynawii przy takiej pogodzie. Ten 15-wieczny zamek odgrywał ważną rolę w ochronie szlaków handlowych. Pełnił funkcję rezydencji królewskiej, koszar dla żołnierzy, a nawet służył jako więzienie. Chcąc wejść na teren zamku, otoczony głęboką fosą, kierują się do pomostu prowadzącego do bramy głównej. Wewnątrz możemy zobaczyć wnętrza umeblowane gotyckimi meblami, znajdujące się wokół zabytkowych obrazów powieszonych na ścianach. Szczególną uwagę trzeba też zwrócić na ogród, który jest podzielony na poszczególne sekcje tematyczne.
Będąc w centrum miasta, nie sposób nie zauważyć budynku ratuszu, o którym jednak opowiem później przy lepszej widoczności. Za to znajdujący się obok kościół parafialny szwedzkiego kościoła ewangelicko-luterańskiego to jedna z głównych atrakcji miasta. Budowla powstała na miejscu romańskiej świątyni, która znajdowała się tutaj do 1269 roku. Sama budowa przebiegała etapami. Najwcześniej powstało prezbiterium wraz z wieńcem kaplic. Jego rozbiórkę rozpoczęto dopiero w momencie wznoszenia południowego ramienia transeptu, czyli nawy poprzecznej położonej pomiędzy prezbiterium a resztą budowli. Nowy kościół pierwszy raz został wymieniony w dokumentach w 1346 roku. Teraz czekała mnie 30-minutowa wędrówka do obszarów miasta położonych już nad samym Morzem Bałtyckim. Dzięki temu mogłem przyjrzeć się ozdobom i oświetleniu na głównych ulicach miasta. Całe różnokolorowe oświetlenia tworzyły ciekawe urozmaicenia podczas spaceru. Kiedy znalazłem się na pewnym moście, czułem różnicę temperatury. Wiatr zaczął się wzmagać, a to był znak, że byłem już blisko najwyższego budynku w Szwecji. Nie bez przyczyny zaczęło być wietrznie. Znalazłem się przy starej latarni morskiej przy wejściu do portu w Malmo. Została wybudowana w 1878 roku i pomalowana w charakterystyczne biało-czerwone pasy. Było chwilę po piątej, kiedy znalazłem na mapie taki nieplanowany punkt wycieczki. Kompleks trzech budynków biznesowych, w których wnętrzu działa ponad 200 firm. Poza powierzchniami biurowymi znajdują się tutaj sale konferencyjne, restauracje czy hotele. Cały kompleks otacza park z oświetlonymi uliczkami. Lecz był mały problem. W tym miejscu powinienem już bez problemu widzieć słynny drapacz chmur. To ujęcie, które widzicie teraz, zostało dograne i pochodzi już z drogi powrotnej. Pierwszy raz najwyższy budynek Szwecji, idąc wśród niskich budynków, nie patrzyłem wysoko, aż do momentu, kiedy byłem dosłownie pod nim. Ten 190-metrowy wieżowiec jest drugim najwyższym budynkiem mieszkalnym w całej Europie. Złożony z 9-bocznych modułów, skręconych ku górze co 10 stopni. Przez co najwyższy z nich, w porównaniu do najniższego, jest skręcony o 90 stopni. Dominują w nim duże apartamenty, z których największy ma powierzchnię ponad 400 metrów kwadratowych. Został tak zaprojektowany, aby przeciwdziałać silnym podmuchom wiatru. Celem na wschód słońca było molo znajdujące się na plaży. Miałem nadzieję, że mimo słabej widoczności słońce pojawi się chociaż na chwilę. Po jednej ze stron kolory wschodu słońca zaczęły się pokazywać, a przede mną miejsce, gdzie w oddali widać jak Morze Bałtyckie zlewa się z niebem, tworząc bezkres, jakby ciągnęło się w nieskończoność.
Jeszcze nie udało mi się nigdy wcześniej zobaczyć takiego zjawiska. Byłem w tym miejscu przed czasem. Wschód słońca powoli się zbliżał i zaczęło wyglądać to coraz lepiej. Zobaczcie, jaki wschód słońca udało się nagrać. Niesamowite miejsce do wytchnienia od centrum miasta. Miejsce, gdzie można odpocząć i nacieszyć się widokami. Dobrze się stało, że byłem w tym miejscu przed czasem, ponieważ słońce wyszło dosłownie na 20 minut. Musiałem wracać do hotelu, aby zdążyć się spakować i wymeldować na czas. Nie bez przyczyny wychodziłem w nocy zwiedzać miasto. Prognozy pogody nie były optymistyczne i zapowiadał się deszczowy dzień. Mogłem się o tym przekonać tuż po wyjściu z hotelu. Przechodząc obok opery, która została stworzona w formie zamkniętego amfiteatru, dzięki czemu posiada jedną z największych sal widowiskowych w całej Skandynawii. A oto wspomniany wcześniej Kościół Świętego Piotra, już przy lepszej widoczności. Posiada wieżę wysoką na 105 metrów, co czyni go jednym z najwyższych budynków w mieście. Niewidoczny wcześniej ratusz teraz możemy zobaczyć w całej okazałości. Został zbudowany w latach 1544-1547, kiedy Malmo było jednym z największych miast Skandynawii. Budowla była największym ratuszem zbudowanym w XVI wieku. Port lotniczy jest oddalony o 35 km od dworca głównego. Była niedziela, co oznaczało, że busy kursujące na lotnisko odjeżdżają tego dnia co półtorej, dwie godziny. W drodze powrotnej mogłem zobaczyć jeszcze jeden zabytek miasta, czyli kościół Świętego Jana. Jest nieco bardziej oddalony od innych atrakcji, a na pewno nie po drodze. Biorąc pod uwagę godziny kursowania busów, byłem trochę wcześniej na lotnisku. Teraz czekają mnie 4 godziny oczekiwania do odlotu samolotu. Sam lot był planowany na godzinę 21, aby o 22:30 znaleźć się na lotnisku w Katowicach. My standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Do następnego.